And amongst the heads of state, i wśród głów państw, there is only one who is standing up to the forces of evil. Dziś jest tylko jeden, który stawia opór siłom złego. Don't count on Boris Johnson in England. Nie liczcie na Borisa Johnsona z Anglii. Don't count on Macron in France. Nie liczcie na Macrona z Francji. Don't count on Draghi in Italy. Nie liczcie na Dragiego z Włoch. It's Vladimir Putin. To tylko Władimir Putin, who may be no angel and no saint, który nie jest ani aniołem, ani świętym. But nevertheless, he is a man of intelligence and great courage. Niemniej jednak jest on bardzo inteligentny i odważny. And at the head of Russia, he has the means of standing up to the one world government. I jako głowa państwa rosyjskiego ma on też środki, żeby stawiać opór budowie nowego światowego porządku. A few days ago, I was very impressed. Kilka dni temu byłem pod dużym wrażeniem. It was a group of Polish ladies. To była grupa polskich kobiet, Catholics, katoliczek, who all understood that Vladimir Putin was right. Które wszystkie rozumiały, że Putin ma rację. The Russians are fighting in Ukraine. Rosjanie walczą na Ukrainie, but not in such a way as to smash or crush Ukraine. Ale nie w taki sposób, żeby zmiażdżyć, zniszczyć to państwo. To the purpose of Vladimir Putin, he has said. Jego celem Putina, jak to powiedział, is to denazify and demilitarize. Jest denazyfikacja i demilitaryzacja Ukrainy. But foolish Europe. Ale szalona Europa is following the United States. Podążająca za Stanami Zjednoczonymi. To attempt to crush Russia. Chciałaby wraz ze Stanami Zjednoczonymi zmiażdżyć Rosję. The war may well become worse. Dlatego może ta nadejść gorsza wojna. The temptation will be possibly by Polish patriotism to go with Europe. Bo może być taka pokusa wynikająca z patriotyzmu, by pójść za Europą. But Europe today is very corrupt. Ale dzisiejsza Europa jest do głębi zepsuta. Both in the world and in the church. Zarówno w aspekcie światowym, jak i religijnym, kościelnym. Boris Johnson, Emmanuel Macron and Draghi do not deserve to be followed. Ludzie tacy jak Johnson, Draghi, Macron nie zasługują na to, żeby za nimi podążać. We must do what we can to prepare. Musimy robić co tylko możemy, aby się przygotować. It seems clear now. Wydaje się dziś jasne, that one of the next tricks of the criminals ruling the world, że jednym z kolejnych trików tych kryminalistów, przestępców, którzy rządzą światem, will be an artificially created famine. Będzie sztucznie wywołany głód. They played the trick of COVID. Najpierw grali COVID-em. They played the trick of Ukraine provoking since 2014 Russia. Grali potem trikiem ukraińskim, kiedy do 2014 roku prowokowali nieustannie Rosję. Russia has needed to defend itself. Rosja musi się bronić. The real aggressor attacker is not the apparent attacker. Ten prawdziwy agresor atakujący to nie jest ten, który się wydaje, że nim jest. Russia was provoked for several years from the Ukraine. Bo Rosja była przez kilka lat prowokowana przez Ukrainę. By the agents of the United States. Przez agentów Stanów Zjednoczonych. Because the United States, they were Christian, relatively Christian, not Catholic, but mostly Protestant. Nie były katolickie, ale były relatywnie chrześcijańskie. And the devil was able to deceive those Christians. I tych chrześcijan diabeł był w stanie zwieść. And now the real religion of many Americans is not religion, but their politics. I dziś prawdziwą religią tak wielu Amerykanów nie jest już jakaś religia, ale polityka. Many of them out of patriotism wish to destroy Russia. I wielu z nich, żyjąc patriotyzmem, chciałoby zniszczyć Rosję. Because Russia is the last obstacle to the one world order. Bo Rosja stała się ostatnią przeszkodą w budowie nowego światowego porządku.